Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Brawl i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3 z Questpackiem oraz Content Modem. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, moi drodzy, i wybaczcie za to, że poprzedni odcinek zakończyłem w tak niespodziewanym miejscu, ale sprawa wyglądała tak, że po prostu skończyło mi się miejsce na dysku. Oczywiście ja o tym nie wiedziałem, ponieważ zapomniałem usunąć te śmieci, które miałem na dysku, ale szybko się kapnąłem, że program się zatrzymał. Więc tak naprawdę niczego nie przeoczyliście, po prostu wylazłem z tamtej jaskini, w której byliśmy, gdzie walczyliśmy z tym cieniostworem, no i ruszamy do Faring. Tak, jednak ruszamy do Faring, słuchajcie. Czekajcie, tu jeszcze mamy warga, cholera jasna. Tu musimy już uważać. Warg to nie wilk. No, te obrażenia są tragiczne z tego łuku. Wolałbym go zabić tutaj samemu, nie chciałbym tutaj pomagać sobie tymi buntownikami, znaczy najemnikami na tej farmie. Dobra, udało się. 70 doświadczenia tylko za warga, serio. Było, nie wiem, dwa razy mocniejszy od wilka, a dostajemy tyle samo doświadczenia, co za samego wilka. Bez sensu. Ale okej, nie marudźmy. To jest pełno roślin z tego, co widzę. Oczywiście zbieramy. Będę musiał się nauczyć tej pierdzielonej alchemii w końcu, bo nie wytrzymam. Biegam po tych miastach, biegam, widzę pełno alchemików, ale alchemii się nie uczę. Totalny baran ze mnie. Tu mamy gotę. O, czekajcie, co tutaj mamy? Kolejnego warga! To już orkowie mi pomogą. Chociaż, czekajcie, dam sobie radę i bez nich. No chodź. Aha, byłem sobie jeszcze u Marika. Byłem sobie u Marika i wyuczyłem się... Dobra, dostał. Ajajaj, też dostałem. O, ła, jaki jest mocny. No, kurwa. Jeszcze mi głupi warg zabije. Dobra, ja tu lecę po pomoc. Panowie, pomóżcie mi. I need help. Rozwalcie, że to. Nie wszyscy się na mnie... I ten warg się tylko na mnie. Wybaczcie za te lagi. Wiem, że to odczuwacie, ja też, ale... Niestety tutaj musimy się teren załadować. Dobra, zabijcie sobie go. Mam gdzieś tego warga. No i znowu się na mnie rzucił. Co za uparty gnój. Ja już, mi nie zależy na tym doświadczeniu. No zabijcie go, dobra. Już mnie olał ten warg, na całe szczęście. I... Haha, ja go zabiłem, ale sobie pomogłem, ale ze mnie cwaniak, co? Dobra, bierzemy mięcho i wiem, że tam jest Gorn, ale po tego Gorna pójdziemy sobie później, ponieważ z tym Gornem oswobodzimy Gotę, ale spokojnie, jeszcze na to przyjdzie czas, ponieważ jeszcze na razie jestem niedoświadczony, no i wiem, że sobie nie dam rady po prostu z tymi nieumarłymi. To niebezpieczne miejsce dla Mory. Dlaczego? Ten zamek jest pełen ożywieńców. Lepiej się stąd zabieraj. O to mi chodziło. Co ty możesz mi sprzedać, kolego? Co ty masz? Ciężki pancerz najemnika. O, to byłoby całkiem spoko, tylko reputacja o orków, jak widzicie, jest dosyć dużo wymagane, aż 80%, a ja mam zaledwie 19%. Więc dziękuję bardzo. Ale leki sobie już możemy kupić. Ale nie interesuje mnie to. Dobra, sprzedamy te rupiecie, które mamy. Sprzedamy to. Miecz straży. Wow, za całkiem niezłą sumkę możemy sprzedać taki mieczek. Aha, on tutaj dużo pieniędzy nie ma. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Kurde, powiem wam szczerze, że ten ciężki pancerz najemnika mnie interesuje, ale nie teraz, moi drodzy, później. Dzika jagodka, okej, dobra, lecimy do Faring, słuchajcie. Po Faring myślę, że będziemy mogli już spokojnie udać się do Goty i tą Gotę sobie odbić. Teraz też bym dał sobie radę, ale to wiecie, za dużo bawienia by było. Za dużo uciekania przed tymi... Kurwa, jeszcze tutaj wargi są, ja pierdzielę. Gdzie one w ogóle biegną? Kurde, skorzystałbym sobie z jakiegoś łóżka. Mam nadzieję, że tutaj w tej chacie będzie jakieś łóżko. Z tego względu, że chciałbym sobie zregenerować punkty życia, słuchajcie. Których mam mało po walce z tym pierdzielonym zębiaczkiem. Z tego śpiworka sobie nie możemy skorzystać. Dobra, z tym ziomkiem jeszcze pogadam, z tym orkiem, spokojnie. Na to jeszcze przyjdzie pora. Bo wiem... Dlaczego się tu skradasz? Żeby odbić tego Gorna... Wiecie co, skorzystam z mikstury może.
Albo nie, poczekajcie, przecież mam pieczę i mam inne pierdoły, także... Także no problem. Całkiem o tym zapomniałem. A ja korzystałem z mikstur, jak debil. Lel. Dobra, wracając... poczekajcie, bo teraz nie wiem, co chciałem powiedzieć. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Coś chciałem powiedzieć, ale już nie wiem co. Oczywiście biegam po tych polach z tego względu... O, tutaj mam jakiś kuferek, proszę bardzo. Z tego względu, że poszukuję właśnie takich kuferków albo jakichś jaskiń, gdzie możemy znaleźć jakieś fanty. Ile mam pieniążków w ogóle? 15-16 tysięcy, można powiedzieć. Czyli całkiem spoko. Tam, gdzie nas to prowadzi, do Vanguardu. Nie no, do Vanguardu iść nie chcę. Czy w ogóle dobrze idę do tego Faring? Dobrze idę. W dobrym kierunku. Okej. I tak, po Faring pójdziemy sobie do Silden, chyba. A z Silden do... Trellis? A z Trellis do Geldern, albo... Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale na razie sobie tutaj tą część... do Varantu udamy się po Nordmarze, jak mówiłem. Oczywiście mam tutaj lagi, wybaczcie mi za to, ale no, to jest Gothic, niestety. O, zębacz. Na zębacza jest fajny sposób, żeby go uciupać. On jest akurat głupi. Ten potwór. Tylko fajnie by było, gdybym go trafił, chociaż. Niekoniecznie w głowę. Ej, no co jest, kurde? Czemu go trafić nie mogę? Ej, no to są chyba jakieś jaja, nie? Jak on mnie wkurza. Dobra, dostał. No chodź. Jest taki sposób, że po prostu się cofamy i go atakujemy. Ten oto właśnie sposób. Widzicie? Bardzo prosta sprawa, aby zabić głupiego zębacza. A tam my kolejnego. Dobra. Zapraszam. Ała, 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 ała. Teraz mnie ma. Okej, teraz mu się udało nie dziabnąć. Ale to spokojnie, przez mój głupi błąd. Bo zamiast się cofać, to stałem w miejscu jak ciota jakaś. Właśnie, miałbym się jeszcze nauczyć, jak tworzyć trwałe mikstury u tego alchemika w Kebdan. Ale całkiem o tym zapomniałem. A ta umiejętność, no z pewnością by mi się przydała. Znaczy ta... takie mikstury, które zwiększyłyby mi premię na stałe. Moment, tutaj mam jakąś skrzynię, widzicie? I to nawet dwie. Najpierw tym metalowym się zajmiemy. O, przywołanie ognistego miecza. Zobaczcie, jeszcze mnie nie zauważy ten głupi zębacz. Wracając, tak propos tego ognistego miecza, to wiem, że w podstawce bez żadnych patchy można było w Ardei zdobyć taki miecz właśnie w którejś ze skrzyń. Ale oczywiście patchy to naprawiły, no bo gra była za łatwa, gdy dostaliśmy do łapy taki miecz już na początku gry. Więc oczywiście twórcy, a raczej... Tak, twórcy, bo to były chyba oficjalne jeszcze patche. Naprawili właśnie ten błąd. Błąd. No tą rzecz w sumie. O kurde, rozpruwacz. To jest dosyć mocne. O tym mówiłem. Tu już trzeba uważać, kurwa. Czekajcie. Trzeba szybko pyknąć. Kiedy się wyleczę, i tak on mnie zdąży jeszcze trafić, gdy włączy ten ekwipunek. Dobra, uwaga. A, nie trafił mnie jednak. Mamy szansę go uciupać. No i super. I taka walka jest najlepsza właśnie z tymi wszystkimi potworami. Tutaj coś mamy chyba. Jakaś skrzynia tutaj chyba powinna być. Nie, nie ma, ale wiem, że ona była w dodatku zmierz bogów, tak mi się przynajmniej wydaje. Ha, ciekawe. Dobra, lecimy do Faring. Tak, to jest Faring? To jest Faring. Miasto, które naprawdę zajebiście wygląda tak swoją drogą. Tu widzimy, mamy powbijanych tych powieszonych buntowników. Nieprzyjemna sprawa. No nie mogę trafić, no... Okropnie strzelam z tej kuszy, słuchajcie. Okej, dostał. Ta kusza jest naprawdę świetna. Oj, nie zabiłem go! Dobra,
Trzeba sobie pomóc mieczem. I nie budu. Dobra. Wiem, że tam będzie jeszcze pełno potworów, z którymi będziemy musieli i tak się uporać, kiedy... ponieważ takie questy dostaniemy w Faring, więc spokojnie jeszcze pójdziemy w tamtym kierunku, no problemo. Pogadamy sobie może z tym Mitchem, zobaczymy, co ma nam do zaoferowania. Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrutem. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz Curtisa. Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomaga mi przetrwać ciężkie chwile. Curtis? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów. Teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Khan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać. Mnie się je... Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz, co mi powiedział jeden kowal? Że najpierw muszę zabić 3 trolle. 3 trolle! Może i jestem stuknięty, ale nie jestem... Ja sobie poradziłem z... 4, więc spoko. Dzięki współpracy z orka... Uważaj jednak, gdy ich zdenerwuj... Dobra, z tymi trollami na razie wolałbym, wiecie, nie walczyć. W sumie tak z tymi trollami wolałbym sobie tutaj samemu powalczyć. Bez żadnej pomocy. Dobra, i tutaj mamy sklepy. Tutaj mamy gderającego najemnika. Tutaj mamy chyba jakąś karczmę, ale najbardziej interesuje mnie ten sklep, ponieważ tutaj możemy... Mam tylko nadzieję, największe fanty wyrwać. Do zamku. Od czasu, kiedy Khan zaczął rezydować w zamku, orkowie nikogo tam nie wpuszczają. No i w wiosce aż roi się od najemników próbujących się dostać do zamku. Ale udaje się tylko nielicznym. Dobra. Co ty masz, koleżko? No i patrzcie, co on ma. Ciężki pancerz najemnika. W sumie on ma dużo tych pancerzy, z tego co widzę. Pancerz najemnika orków. Ja mam taki pancerz, chyba. Chyba, czekajcie. Nie, nie mam takiego, mam gorszy trochę. Ja mam zwykły pancerz najemnika. Czy on jest dużo lepszy od tego mojego? W sumie nie bardzo, wiecie? Kosztuje cholernie dużo, bo aż 25 tysięcy. Ale on nie jest taki, wiecie... O, widzicie? Tutaj mamy różnicę. Tak dużo lepszy nie jest, ale teraz będę chciał polować właśnie na ciężki pancerz najemnika. Co my tutaj mamy? Aha, ten hełm mam. Dobra, to temu ziomkowi sprzedamy te rupiecie, które zdobyliśmy. Tego się trochę nazbierało. Dobra. No już troszkę hajsu mamy, hihihi. Smażona ryba, łoja pierdziel. O, wytrychy sobie jeszcze kupimy. Przydadzą się na pewno. No i tyle. Dobra, to jeśli mogę jeszcze sprzedać... wszystko, co nie jest mi potrzebne. Cyk, cyk. To jeszcze jakieś kostury mamy, kurde, skąd ja tyle tego mam? Dobra. No i mamy 20 koła już. Pogadamy sobie z tym ziomkiem, ponieważ dostaniemy jakoś questa. A ty potrafisz się dostać do zamku? Jasne, ale przebywam tu dłużej niż pozostali. Zanim tu wylądowałem, nadstawiałem karku dla orków na polu bitwy. Po wielkiej bitwie o Faring pozwolili mi założyć ten sklep. To więcej niż mógłbym kiedykolwiek osiągnąć w królewskiej armii. Opowiedz mi o bitwie o Faring. Nie brałem udziału w pierwszej bitwie. Paladyni zdołali wtedy powstrzymać przeważające siły orków. W drugiej, decydującej bitwie nasze wojska były prowadzone przez samego Khana. Na początku wydawało się, że przegramy. Oblężenie zamku trwało wiele dni i nie udało się nam posunąć nawet o metr. Dopiero czarny mak przechylił szale zwycięstwa. Xardas. Xardas. Tak, to było przerażające. Przyniósł kamień, świecący kamień. Z każdym krokiem Xardasa w stronę zamku od kamienia bił jaśniejszy blask. Kiedy stanął pod murami zamku, blask był widoczny po drugiej stronie pola bitwy. Wszyscy odwracali wzrok. Taki blask może oślepić w kilka... A potem nagle wszystko ucichło i kamień przestał świecić. Xardas odwrócił się i odszedł bez słowa.
Ciekawe. Wiesz, gdzie się udał Xardas po tych wydarzeniach? Pewnie do Nordmaru, tam skąd przybył. Pomożesz mi dostać się do zamku? Pewnie, że ci pomogę. Możesz udać się na arenę, jak pozostali, i powoli tam zginąć. Albo możesz zdobyć zaufanie trzech najważniejszych orków przebywających poza zamkiem. Mogę ci pomóc z każdym? Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota od łebka. Okej, chyba nie mam wyboru. Ale wiesz, że za tymi murami obronnymi czeka na ciebie niejedna dom. Bo czego inne, więc pomyśl. Kurde, myślałem, że koleś będziemy mogli się targować, ale przede wszystkim jednak nie. Joroka jest tutaj, w wiosce. Potem Gnara, znajdziesz go tuż przy wejściu do zamku. Mojok to stary chlej, jest dowódcą wieży strażniczej nad miastem. Chyba nie chcę. Dobra. Trzeba sobie poradzić. Poczekajcie, wiem, że jeden z tych orków był gdzieś tutaj. O, tutaj mamy Gorok. Zobaczymy, co z nim. Czego on będzie chciał? Gorok. Co z Gorokiem? Gorok zawsze ma pełne ręce roboty. Dba o to, żeby w wiosce panował spokój. Pomóż mu, a na... Dobra, z tymi pozostałymi spokojnie, po kolei. Zobaczymy, czego on ode mnie będzie chciał. Kolejna mora próbuje się dostać do zamku. Słuchaj, powiem to tylko raz. Możesz wejść do zamku, jeśli my wszyscy wyrazimy na to zgodę. My wszyscy? To znaczy ja tylko i Mojok, który strzeże przełęczy. I Gnar, jeśli sprawisz nam jakieś kłopoty, przepadło, nie wejdzie, możesz spać u Flinta. Lepiej się nie wtrącaj. Dasz mi rekomendację? Nie dost... Naprawdę? Mogę jakoś wpłynąć na to postanowienie? Udowodnij, że cię potrzebujemy. Wioska ma już dość problemów. Ale nadal mi się to nie podoba. Chcę przekroczyć przełęcz. Przełęcz jest zamknięta. Żadna mora sobie z niej nie skorzysta. Nie chcemy... Ale jak ja mam tutaj tobie pomóc, kolego? Co ja mam zrobić z tym Gorokiem? Nawet żadnego questa z niego nie dostałem. Co za głupi gnój. Dobra, zobaczymy, co z pozostałymi. Jasne, mimo wszystko tak nie może. Co z Gnarem? Trudna sprawa. Zajęło mi trochę czasu, zanim znalazłem na niego No i? Lubi skóry, a konkretnie przynieś mu wystarczająco dużo skór. Wilcze skóry, serio, nawet nie nauczyłem się, jak oprawiać ten. Wilki, cholerka, robi się troszkę ciężko, trochę trudno. Ile mam punktów do rozdania? Aha, 0. No cóż, znakomicie. Wiecie co, może jednak na początek udamy się na arenę i tam załatwimy sprawę. A w kolejnym odcinku już zaczniemy wykonywać questy dla Faring. O, zobaczcie, zbroja najemnika. Ale fajnie wygląda. Całkiem. Chociaż taka sama jak w Gothicu 2. Czyli jednak cofam to, co powiedziałem. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się pokonać tutaj na arenie tych ziomków.